Widać, ale gdzie mówi. Witam wszystkich serdecznie, Maciej Wudzik. Jesteśmy dzisiaj dzień przed wystawą w Sosnowcu, ale dzisiaj konkretnie jesteśmy w Dobieszowicach u Tomka Nawrota. I tak sobie zobaczymy, co tu u niego jest. Witam. Czyli Tomek, oprowadzaj. W jasne pójdziemy, to będziemy widzieć. No i już pięknie widać. Tu widzimy samiczki. To są samiczki rozkładowe. Samiczki rozkładowe. Tu widzimy... Witam serdecznie. Tomka. Samiczki rozkładowe. To są samice do rozkładu. Rozkładowe, to jest przeniesione gołębie. Gołębie zasłużone. Zasłużone w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu czy... Czyli też jest dużo lotników wycofanych. Tak, to jest na przykład samiczka. To jest samiczka, najlepsza samiczka oddziału z mojej takiej już 12-letniej linii gołębi Van de Plas. Van de Plasy, no twoje. Które wydały i krzyżuje tego gołębia. Tego gołębia krzyżowałem, bo teraz już jego dzieci, bo on nie żyje, w tym roku mi już padł ze starości. I co roku mam lotniki, lotniczki, wnuki, wnuczki, prawnuczki, wszystko lotniki, puchary, to wszystko jest praktycznie i jego dzieci i wnuków. Wszystko jest z tych starego Van de Plasa. I czwarta samica to jest rejonu. Czwarta samica rejonu, pierwsza samica oddziału. Oddziału i najlepsza samica oddziału. A tutaj jest następna samiczka, to jest ta co Maciek kiedyś widziałeś, co byś tego gołębia nie lotował, tylko wziąłbyś od tego. No teraz jest samicą, ona jest... drugą samicą rejonu. Drugą samicą rejonu, a tam w oddziale chyba jest, nie wiem, bo w oddziale troszeczkę jest dalej. To jest mała samiczka, to jest zasłużona. To jest, są takie gołąbki. No. A wszystko te niebieskie gołębie, to jest wszystko z Van de Plasa, dzieci, wnuki, prawne. Chcemy zobaczyć samczyki. A zaraz też zobaczymy, czy coś tu mamy od panów z Czech. Tak, od rodziny Polasków. Rodziny Polasków, bardzo, bardzo piękna, fajna historia. Pewnego razu do Tomka zawitał gołąb, Czech. I Tomek go zgłosił. I okazało się, że to był gołąb, co? Olimpijczyk. Olimpijski w klasie H, piąty na świecie. Piąty na świecie, olimpijczyk. Się zabłąkał tu do Tomka. Tomek... zgłosił go, oddał, no i w tej chwili mówię, ma bardzo mocny, fajny kontakt z hodowcami. No, co roku mnie, co roku coś za to przyślą. Po wszystkich olimpijczykach mam ich gołębie. Tak mają 5 czy 6 olimpijczyków, czyli po wszystkich gołębiach olimpijskich mam gołębie. Złotych, nieraz, srebrnych. Nieraz warto, takich. Nieraz warto, mówię, być fair. No. I tak powinno być. No. Tu chciałem Ci pokazać i podziękować Maciej Gołębia. Tam jest akurat, nie zamknąłem te klapki, jest tam twój, coś mi przywiózł od Van Lipta Deklaka, tego co tam się mówi. Rewelacyjny gołąb, tyle gołębi mi wydał, że no to jest taki, będzie może drugi mój rozpłodowy po moim starym Van de Plasie. A tutaj Tomek co to jest? To jest później rozpłodowy? To jest gołębnik rozpłodowy, który po prostu kiedyś był na młode. Ale nie umie z tego lotować ani nic, gdzieś mi to jakoś tutaj Tomek nie Tomek często zmienia. No, i przerabia. Lubię zmieniać. No, będziemy zobaczyć do tego lotowego w końcu. To jest właśnie mocny imbred na olimpijczyka, srebrnego olimpijczyka właśnie. To jest tutaj mocny imbred, jest jego brat. Następny brat, także mam tu jeden za drugim. No, to są gołębie z linii gołębi Figo, które mam te gołębie i wrzucam właśnie na moje gołębie, które po prostu to są po prostu wyszukane co niektóre i oni mnie zarazili tymi gołębiami, dorzucam do moich. I oczywiście tu mam też od Rafała Pasonia, od kolegi, który mi podarowuje jedne z najlepszych gołębi, jakie tylko ma na gołębniku, zawsze mi przywozi, zawsze mi coś daje. No Rafał nie też kupuje. Znany hodowca, bardzo mocno lotuje w Jędrzejowie. Chcę go pozdrowić z tego miejsca i podziękować. No w tym roku pech, pomyłka jakaś tam, kurczę, wynik z GMP odrzucony. No, głupota jak taki nic, taki błąd, wyszło, no nieraz, no, ale tak. Ktoś się cieszy, a naprawdę no, nie chciałby nikt, żeby go coś takiego spotkało. No, no, czwarty wynik chyba w Polsce, tak? Tak jest, tak, GMP, no ma wyrzucony, no
przykra sprawa, no trudno, no trudno. Ale no tak, tak bywa. No cóż, nie rozdrapujmy ran i będzie szedł znów. Tak, idziemy, jakoś. Idziemy. Pójdziemy na lotowy gołębnik, zobaczymy, trochę jest tam przeróbek. Tak jest. O i przyszliśmy już teraz do gołębnika, już do gołębników lotowych. Tutaj siedzą samiczki lotowe, tak? Tak, to są, docelowo są zawsze młode gołębie. A w tej chwili, lotuje tutaj młode gołębie, ale tutaj później już są rzucane wszystkie samiczki lotowe. Jest ich troszeczkę więcej niż samców, ale się tym, ja z samicami lepszy mam, jak to się mówi, kontakt niż z samcami. Lepiej samice lubię lotować niż samczyki. Nie. I mam ich więcej, wolę ich mieć więcej niż mniej i to są samiczki. Wszystko ładnie wyjedzone, tak na krótko są trzymane zimą? Raczej nie, tam akurat nie sypnąłem im, ale podejrzewam, że no są tak akurat trzymane. No gołębie praktycznie co, oprócz teraz ziarna, to co dostają, jakie produkty? To jest z centrum zdrowia gołębi, te zasypki, no, to dostają zasypki. Myko, kokcji. Myko, kokcji, tak jest, i Orego Vet. Na grzyba to dostają ten Candy Vet na przykład, tam dwa, trzy razy w miesiącu nawet taką dwa dni daje. I żeby to zabezpieczająco, nie miało, tak jest. Zabezpieczająco i ten, jak już szału nie ma, żeby to po prostu zobaczyć do gołębników typowo lotowych. Tam są już gołębie samce lotowe. Zamyka się. O, i tu są gołębiczki. Tu są moje najlepsze gołębie. To jest ojciec samicy mojej 152, to jest samica 15 w Polsce w B czy w H, ona mogła być tu i tu, byłaby 15, co do Kielc nie pojechała na wystawę, bo nie odbyła się wystawa w Kielcach wtedy. No przykra trochę sprawa, no wyszło jak wyszło, no, tak a to jest goł, który nie żyje już, który wydał mi i wydaje mi, wydawał mi, no wspaniałe lotniki, 860 tak zwany mój. To jest ten Van de Plas, no. Tak. I jego córka, ta właśnie, ona jest w rejonie i w okręgu, to jest najlepsza rejonu samica. A tutaj jest gołębnik samczyków, także... Aha, to jest tak sprytnie to. To przychodzą z jednej strony na drugą. Patrzcie, tam są drzwi, tylko są jeszcze niezałożone. Nie miałem czasu, bo nie mam czasu, kurczę, trochę tak ogarnąć pewnych rzeczy. I gołąbki są tak jak są, no. To wszystko praktycznie tutaj jest z tego samczyka na przykład ostatnie dziecko, to jest ostatnie dziecko mojego Van de Plasa. Ostatnie dziecko Van de Plasa, który po prostu wydał mi chyba i za miesiąc zdech. Aha, to jest jego syn, jego ostatni syn. Jeszcze wziąłem sobie jego pióro, żeby być pewny, siedział tam tego, bo robiłeś wszystko DNA. DNA, tak jest. I ten gołąbek, on zostaje, on ma 4 konkursy za młodego, wrócił mi po miesiącu czasu, to jest tak zwany 3000, specjalnie czysta obrączka była mu założona, żeby miał być przeznaczony do rozpłodu, ale był przelotowany. I ten gołąb zostaje, on nie będzie lotowany, bo na samcach, ale to jest jego syn i gołębi Leo Heremans z Olimpiady 03. Połączenie, taką samiczkę mam od Stinsa i no, piękny gołąbek, ostatnie dziecko mojego gołębia. Ten niebieski, czyli wszyscy... ten gołębnik teraz przerabiałeś, tak, już z niego leciałeś? Tak, gołębnik, tak, przerobiony już całkowicie. Ale w tym roku już z niego leciałeś? Nie. No, bo on był tak, wzdłuż był, nie, ten gołębnik, kiedyś, parę lat temu był tak, ale wróciłem z powrotem do niego. Mówię, bo to Tomek to często przebudowuje wszystko. No i szufladki. Bardzo ładne gniazda, ciekawe. No tu jest tak, właśnie to fajne, bo fermowcowski się otwierają do góry. Tutaj jest właśnie pyk z, tak, mogę sobie złapać to, wyciągnąć. No, są to takie, producent to ty gniazd. To jest taki kolega tam, nie wiem czy mogę mówić, bo to tak jest robione. No to pięknie, ale... Na nasze to jest płyty laminowe i także... Ale pięknie zrobione. Pięknie zrobione, jest dobrze, porządnie zrobione z białej laminowej płyty, bo jak z płyty... No wycierać później te kurze, to wszystko, to każdy wie, bardzo jak fajnie, to jest. Bardzo fajnie to jest. Wszystko polakierowane. Tak. Te wszystkie niebieskie gołębie, to jest już praktycznie, to jest krzyżówka gołębi od rodziny Polasków z Czech. Na Van de Plasy to są gołębie, te niebieskie siwki, bo ten akurat jest właśnie Van de Plas
ten tutaj, bardzo fajny no. Sam przykład. Bardzo fajnie zrobiony. No jeszcze przyjdą mi bojlery, także tutaj no czekam na to, aż tu przyjdzie wszystko. Czyli mówię, z zimą jeszcze będziesz miał tu trochę pracy. No cały czas mam. I to jest właśnie to, że no, pracuje się na swoim działaniu człowiek, to jest ciężko ogarnąć pewne rzeczy, żeby po prostu dojść. No, oczywiście. Dojść do tego. Tutaj jest nawet. O, to jest rodziny Polaków. Tak wyglądał olimpijczyk. To był klon. No. To był klon. To jest 507, to tak jakby. Bo to jest jego wnuczek. To jest jego wnuczek olimpijczyka. Olimpijczyka 507. Też z tymi planami, pięknie. Tak jest, tak. No, tam bym też miał. Ten gołąb jak zobaczy pod wjazd, to po prostu to jest jego lot. No. To już mogę się go spodziewać na gołębniku. Proszę, piękny. No jak jego dziadek. Tak. Jak jego dziadek. Klon normalnie. Tylko że tamten miał, nie miał tu piórka białego, tylko miał tu całe. Przepiękny gołąb. No. I to jest 50% Van de Plas i 50% właśnie tych rodziny Polasa. Tutaj tak samo. To jest też mocny imbred. To jest wnuczek tej pary gołębi, bo je złączyłem razem 3 lata temu, czy 2, coś takiego. Wychowałem dzieci ojca na córkę i to po ich synie jest gołąbek. Także to jest też przepiękny gołąb. No. Tu jest dużo takich właśnie, no nawet imbredowanymi gołębiami lotuje. No tak, dobry gołąb zawsze się obroni. Musi nie ma, lecieć. No. Nie ma imbred, problemu. Imbred albo będzie leciał dobrze, albo będzie ginął. No. Nie, no jest... Jest fajnie przerobiony gołębnik. Zobaczymy, jak z tego gołębnika będzie na drugi rok rywalizacja przebiegała, bo w tym roku bardzo dobrze szło. Szło dobrze, pod koniec się troszeczkę urwało, no ale to tak, na to rok, nie jest rok tego. Ja w 2016 roku byłem 15 w Polsce w B. No. W 18 wygrałem wszystko. W GMP 70 bodajże trzeci czy pierwszy czy drugi, coś takiego, już tak musiałbym to, bo już zapomniałem. No, nie śledzę tego aż tak tego. Bo dla mnie te wyniki są i powtarzalne. W kategorii A w 2018 roku byłem 17 przodownikiem. Także maratony też mi super wychodzą, wiadomo, wolę gołębie sprinterskie niż maratońskie, bo maratonów mamy 2 albo 3 i trzymać gołębie takie, a jak lubię takie gołębie, jak większość hodowców. Czyli w sezonie lotowym karmy, jakie tam sam robisz, mieszasz? Ja sobie mieszam trochę z tej, czy z Goldwinga, czy z jakiegoś Van Robbensa, czy z na przykład... Wybierasz sobie karmy. Tak jest. Rafał Pasoń mi ze swoich przywiezie tam, domiesza się coś. No takie się robi rewolucje, jak to się mówi. Tak. I coś tam wychodzi, no. Produkty też jakieś... 50% to tak, 60% to tak jest Instytut Zdrowia Gołębi. A resztę tam zawsze biorę, dorzucam jakichś innych, czy energetycznych, czy takich, czy takich. No każdy ma swoje przyzwyczajenia. No i dużo naturalnych jeszcze rzeczy robi. No tak, no teraz mam wiaderko zrobione, jak ktoś nie wierzy, nie będę mówił komu czy tego, no to mam wiaderko zrobione warzyw. Pełne, 10-litrowe i mam kilka słoików dla siebie, a to jedzie na wystawę, tak koledze, jest. no bo po prostu no stosujemy to i od tego się dużo bierze. Dużo ludzi zaraziłem warzywami. Tak jest, się sprawdzają. Kto nie stosuje, nie będzie tego wiedział. Tak jak warzywka i naturalne środki są ważne. Mogą tym gołębiom wspomóc. Może i chemia jest potrzebna, nie mówię, że nie będę... No, nieraz jakieś kuracje trzeba zrobić. Trzeba i weterynarz zleci i to wszystko, ale... Tak jest. To nie chcesz dobrze lecieć, to jest ciężko polecieć, żeby po prostu, ten gołąb. To jest 100% Van de Plas, to jest gołąb zimbredowany, z białą plamką. Plamki. Tak. I to jest gołąb zimbredowany. Tamten drugi, o tam się... I nie ma problemów. Też widzisz ten z góry. No to jest ten właśnie, 50% Van de Plas, 50% właśnie ten z olimpijczyka na tego. Tutaj są właśnie te wszystkie. To są takie niektóre, co po prostu nie będą latać. Z tymi flamami na głowie. Tak, to nie, one nie będą latać, bo to są gołębie, były przelotowane jako młode roczne. No. I nie będą już lotowane. To jest właśnie z tego olimpijczyka, ten wnuczek olimpijczyka, tego szczep. Młodych ile dla siebie chowasz? A zawsze chowam dla siebie
80, no czasami 90 i 60, no ja tak trochę karcę tego młoda, żeby później zostało trochę no mniej, no bo wiadomo, tyle kolegom się odstąpi, wiadomo, ale to... No, tu jest, o, tu jest właśnie po twoim deklaku super samiec i nie ma. On jak widzi maraton, nie ma problemu z maratonu. No, to, jest klon, to jest klon tamtego samczyka. Tak, ja bym pokazał go. To jest czysty, no bo to jest. Ja bym go pokazał. Gondengentala. No to i siostrę mam taką, tak. To jest trzecią lotniczką oddziału jego siostra. On jest tam, nie wiem, któryś jest tam z kolei. No ale super go. No to jest gołąbek. No to jest klon jego ojca i siostra i to są gołębie. Tak. Robią fajne koeficjenty, także tam do kategorii A, B to jest fajnie. Siostra ma super, witam w maratonie, też fajnie ma. Dobrze. A teraz pójdziemy jeszcze sobie zobaczyć tam coś na dole. O. A tu proszę, całe wiaderko. Warzywek. Całe wiaderko warzywek zrobione. I następne tu słoiczki, które sobie Tomek zostawił. Tak, tu mam taką parkę gołębi, fajnej gołębi figo, który po prostu złożyłem. Koledze na specjalne życzenie i jednego mutka sobie chcę. Boks dla tak jest. Wybranych. Tak, takich wybranych tu będą dalej boksy zrobione. Nie ma jakiegoś tamtego i... Bardzo ładnie. To są gołębie wyszukane, które po prostu no... Dobra, dzięki. A tu jeszcze przy okazji zobaczymy troszeczkę pucharów mistrzowskich. A tutaj jest, proszę, druga samica, średniodystansowy gołąb Tomka Nawrota. To jest 2016 rok. Mistrz 2016 rok gołębi dorosłych 7 z 50, tak? Tak, tak. To jest oddział Piekary Śląskie. Tu mamy wicemistrz okręgu Katowice kategorii B. No jest dużo takich. Tu jest następny kategoria B. Pierwszy wicemistrz. Mistrz kolega Tomek Nawrot. Tak samo. No bardzo długo jest dużo. No tutaj z góry. O, proszę. Od medali różnego sortu, bardzo piękna ścianka, oczywiście to nie jest wszystko, bo to by cały, by było trzeba cały dom ładnie tym zastawić, ale jest czym się pochwalić i jest co sprzątać. Tu jest ta rodzina Polasek. A tu jest zdjęcie przy gołębniku. Tak, tutaj co odbierałem gołębie, co mnie zaprosili. Tak, bo Tomek był zaproszony za to, że te gołębia oddał. No i mówię, jest kontakt bardzo mocny do dziś. Tak. No i to mówię, się chwali. To się chwali. Bardzo fajnie. I dziękujemy i życzymy wszystkim hodowcom udanego sezonu 2020, prawda? Dziękuję. No do widzenia.